Jako ambasador właśnie tego szczegomskiego półmaratonu bardzo mi zależy na tym, żeby to była piękna wizytówka ziemi szczegomskiej. Jeśli tak, to przed nami jest bardzo dużo pracy natury logistycznej, ale nie tylko. Za nami konferencja otwierająca przygotowania do pierwszego Arysta półmaratonu w Strzegomiu, w którym udział wzięli przedstawiciele firmy Arysta, pan Waldemar Topolski i Marcin Klimas, ale też mieszkaniec Strzegomia, honorowy obywatel, profesor Jan Chmura, który jest ambasadorem tego biegu. Ja w imieniu gminy Strzegom, ale też przedstawiciel spółki OSIL, która jest też współorganizatorem tego biegu. Bieg po raz pierwszy odbędzie się 13 października. Trasa będzie przebiegała przez gminę Strzegom i gminę Dobromierz, a dla nas najważniejsze, do tego zachęcamy, żeby jak największa liczba osób wzięła udział w tym biegu. Bieg jest typowo amatorski. Ten półmaraton ma na celu promowanie lekkiej atletyki, promowanie zdrowego stylu życia, do czego już dzisiaj wszystkich zachęcamy. A wszelkie informacje o naszym biegu będzie można znaleźć w internecie, na Facebooku, jak również promujemy się na stronach półmaratonów, zachęcamy do odwiedzin i oczywiście zachęcamy do przygotowań. Wydaje się, że trasa będzie naprawdę dla wszystkich dostępna. Nie jest najważniejszy czas, nie jest najważniejszy wynik, ale tak naprawdę udział. Spotkajmy się razem 13 października w Strzegomiu na półmaratonie.